Cześć, witajcie w serialowym rozkładzie jazdy na miesiąc maj. W tym miesiącu mamy przewagę jakości nad ilością. W zeszłym miesiącu musieliśmy zrobić aż 2 odcinki, tak dużo było nowości. W tym zmieścimy się w jednym odcinku i to nawet chyba ze wszystkimi premierami, nawet na tej, wiecie, shortliście, która jest później. Oczywiście pełną listę premier majowych znajdziecie w opisie tego wideo. Ale za to, co to będą za premiery, naprawdę niektóre są mega ważne i na niektóre czekaliśmy no jakieś 26 lat. A teraz przejdźmy już do naszych rekomendacji. Lucifer. Powrót sezonu drugiego. Premiera 1 maja. Fox. Gdybyśmy robili aktualny ranking waszych ulubionych Guilty Pleasure, to myślę, że ten serial znalazłby się w top 3. Kryminalno-supernaturalny procedural o Lucyferze, który zamiast być władcą piekieł, wybrał karierę detektywistyczną i współpracę z LAPD, odniósł ogromny komercyjny sukces i doczekał się rzeszy fanów. Teraz wraca po przerwie z 5 ostatnimi odcinkami drugiego sezonu. 4 kolejne, które miały po nich nastąpić, przeniesiono do serii 3, która dla zrekompensowania fanom całego bałaganu ma mieć aż 22 odcinki. Sense8, sezon 2, premiera 5 maja, Netflix. Kontrowersyjny serial Wachowskich wreszcie powraca. Technicznie rzecz biorąc, wrócił już 23 grudnia, kiedy to Netflix zaskoczył wszystkich 2-godzinnym odcinkiem świątecznym, który jest ponoć pierwszym odcinkiem nowej serii, ale dopiero teraz poznamy dalszy ciąg historii. Pierwszy sezon Netflix pokazał w 2015 roku, a to oznacza, że na 10-odcinkowy drugi fani musieli czekać aż 2 lata. Sporo się w międzyczasie zmieniło, włączając w to aktora grającego pochodzącego z Nairobi, Kafiusa. Miejmy nadzieję, że było warto czekać. 4 Blocks, nowość, premiera 8 maja, TNT, Polska. Zapamiętajcie dobrze ten tytuł, bo myślę, że jeszcze do niego wrócimy. 4 Blocks to jedyna europejska produkcja w naszym majowym zestawieniu i to bardzo ciekawie zapowiadająca się produkcja. To 6-odcinkowy niemiecki miniserial opowiadający o losach arabskiego klanu żyjącego w jednej z dzielnic Berlina. Głównym bohaterem jest Ali Hamadi, następca bossa arabskiej organizacji przestępczej, który chce zerwać ze swoją przeszłością i uciec wraz z rodziną z Berlina. Na pierwszy rzut oka 4 Blocks wygląda jak połączenie Gomory z polskim Pitbullem i jeśli faktycznie tak będzie, to zanosi się na mocną rzecz. Annie. Nowość. Premiera 12 maja, Netflix. Czasy się zmieniają, świat idzie do przodu, a wszyscy i tak czekają na kolejną serialową ekranizację Ani z Zielonego Wzgórza. Kolejną, bo było ich już do tej pory 5, plus 11 filmów i 12 w drodze. Co sprawia, że historia rudowłosej sieroty fascynuje do tego stopnia, że jesteśmy w stanie oglądać ją do znudzenia? Nie wiem, wiem natomiast, że Netflix znów trafił w 10, decydując się na globalną dystrybucję kanadyjskiego serialu z 16-letnią Emmy Beth McNulty w roli tytułowej, bo już same zwiastuny wywołały spore poruszenie. Serial oryginalnie zadebiutował w marcu w kanadyjskiej telewizji CBC. I Love Dick. Nowość, premiera 12 maja, Amazon. Dawno, dawno temu, w 1997 roku niejaka Chris Kraus napisała książkę pod tytułem I Love Dick. Była to obsesyjna, autobiograficzna opowieść o fascynacji niejakim Dickiem, zaliczana do tak zwanej literatury konfesyjnej. 20 lat później twórczyni Transparent Jill Soloway nakręciła na tej podstawie serial, który jest dziwny, przewrotny i czasem nawet trochę śmieszny. W roli tytułowego Dicka, wokół którego toczy się opowieść głównej bohaterki granej przez Catherine Hahn, wystąpił Kevin Bacon. Master of None, sezon 2, premiera 12 maja, Netflix. Mam dziwne wrażenie, że to jeden z najbardziej pozytywnych seriali, jakie kiedykolwiek nakręcono. Mimo, że dotyka ważnych społecznych kwestii i nie stroni od trudnych tematów, ma w sobie na tyle dużą dawkę optymizmu, że nie tylko chwilowo bawi, ale na długo poprawia humor. Stworzony przez Aziza Ansari Master of None to kameralna komedia z elementami autobiograficznymi. W drugim sezonie główny bohater znajdzie się między innymi we włoskiej Modenie, gdzie Ansari spędził 2 miesiące ucząc się włoskiej kuchni i wyrobu domowego makaronu, a potem wrócił tam z kamerą i ekipą Master of None. The Keepers, nowość, dokument, premiera 19 maja, Netflix. Kolejna pozycja obowiązkowa dla fanów gatunku true crime z mrocznym, niewyjaśnionym morderstwem w tle.
7-odcinkowe The Keepers opowiada o zabójstwie zakonnicy z Baltimore, która zaginęła w listopadzie 1969 roku i do dziś niejasne są okoliczności jej śmierci. Sprawa powróciła w latach 90., kiedy jedna z byłych uczennic ofiary zeznała, że była molestowana przez kapelana ze swojego liceum, który mógł być również zamieszany w morderstwo. Do dziś nikogo nie ukarano, ale sprawa jest rozwojowa i może mieć dalszy ciąg. Twin Peaks sezon 3, premiera 21 maja Showtime i 22 maja HBO Go. Przyznam się Wam, że już sam fakt, że w ogóle zapowiadam ten serial w serialowym rozkładzie jazdy, wydaje mi się dosyć surrealistyczny. Kiedy w 2014 roku po raz pierwszy pojawiły się informacje, że powstanie trzeci sezon Twin Peaks, jedni nie wierzyli, inni załamywali ręce. Ponieważ 18-odcinkowy nowy sezon strzeżony jest jak największa tajemnica, wciąż nie wiemy, czego się po nim spodziewać, ale chyba za późno, by narzekać. Dlatego zaczęliśmy niecierpliwie czekać. Czy David Lynch i Robert Frost sprostali zadaniu, czy warto po 26 latach reanimować tak kultowy serial jak Twin Peaks? Dowiemy się niebawem. Bloodline, sezon 3 i ostatni, premiera 26 maja, Netflix. Każda historia musi dobiec kiedyś końca. Historia pochodzącego z Florydy szanowanego rodu Rayburnów skończy się po 3 sezonach, choć już po drugim nie było czego zbierać. Jego szokujący finał mógł równie dobrze być finałem całego serialu, ale twórcy dostali szansę, by pozamykać wszystkie wątki i wyjaśnić wszystkie mroczne tajemnice. Nie wiem, czy w przypadku Bloodline to konieczne, ale mam nadzieję, że dobrze tą szansę wykorzystają. House of Cards, sezon 5, premiera 30 maja, Netflix. Nie wiem, czy wiecie, ale istnieje teoria, że House of Cards miało wpływ na wynik wyborów, tych ostatnich wyborów w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie od tego, czy jest prawdziwa, czy nie, pokazuje jedno. House of Cards to serial tak ważny, że przypisuje mu się nawet siłę politycznej perswazji. Jego 5. sezon powraca spóźniony o 2 miesiące wobec wcześniejszych premier i z parą nowych showrunnerów na pokładzie, a także parą nowych konkurentów dla Franka i Claire, którzy mogą im poważnie zagrozić. Będzie się działo. Poza tą 10. w maju premiery mają. Downward Dog. Nowość. Premiera 17 maja. 12 Monkeys, sezon 3, premiera 19 maja. Unbreakable Kimmy Schmidt, sezon 3, premiera 19 maja. Casual, sezon 3, premiera 23 maja. Long Strange Trip, nowość, miniserial dokumentalny, premiera 26 maja. Animal Kingdom, sezon 2, premiera 30 maja. Tyle jeśli chodzi o naszą listę. Oczywiście jeżeli o czymkolwiek zapomnieliśmy, o jakimkolwiek tytule zapomnieliśmy, to nam przypominajcie, jeśli oczywiście Wy wiecie. Zdarza się, że coś nam umyka, zdarza się, że premiery są ogłaszane już po tym, jak my opublikujemy odcinek, albo go nagramy, albo napiszemy, więc jeśli cokolwiek wiecie, o czym my nie wiemy, to koniecznie piszcie w komentarzach, piszcie też, co zamierzacie oglądać, pełną listę znajdziecie w opisie tego wideo, a poza tym to wiecie, co robić, dawajcie nam lajki, subujcie nasz kanał, dzielcie się tym wideo, wpadajcie na Face'a, wpadajcie na Instagrama, zostawajcie członkami naszej grupy Ogarniamy Seriale i dzięki.